Siemano widzowie, dzisiaj troszkę o pewnej anomalii teraz na rynku I w ogóle ostatnio sobie e, troszkę szalałem z kapsułami, zaraz otwierałem e, Generalnie zacząłem zarabiać, mówię dobra zaraz otwieram aż będę zarabiał e, No i przez długi czas sobie zarabiałem e, Miałem też challenge żeby zrobić mouse w goldzie i to był moment w którym zacząłem przegrywać Bo no mouse głównie chciał nie chciał siąść, zaczął lecieć chujowy drop Ale powiem wam, że openingi da się też na tym fajnie zarobić z Paryża Da się, da się. Nawet da się fajnie wyciągnąć, ale jest ciężko. pogadam sobie dzisiaj o Paryżu właśnie i o jednej rzeczy. No i też na szybko sponsor odcineczka jakim jest strona Skins Monkey, strona do wymieniania Waszych skinów. Link do strony jest oczywiście w opisie. Z kodem ELDARZ macie darmowe 5$ na stronce przy wymianie. Plus tego strona nie wlicza naklejek, przez co możecie wyjąć naprawdę ładne krafty na stronce i sprzedać je potem drożej na rynku Steam. Więc to naprawdę spoko opcja, bo kraftów jest no sporawo, możecie znaleźć to naprawdę ładne tutaj na przykład ten gloczek, fajny krawcik, znaczy, fajny, no może być, nie najgorszy powiem, tak? Plus do tego przy wpłacie z moim kodem Eldart macie 35%, yy, czyli przedodajcie 400 dolarów, dostajecie 35 dolarów za free, spoko opcja na doładowanie sobie pieniążków na Steama. A propos, znalazłem taką jedną dziwną rzecz, znaczy w sumie dziwi mnie ona trochę po części po drugiej części tak samo myślę, że mało to potwiera, więc też tak e, się przydają te naklejki, dużo inwestować. Chociaż nie wiem, czy to jest mądre inwestować teraz, e, ale z drugiej strony zresztą rozumiem. I wiem, większość tych osób jest początkujących, albo mają jakiś specjalny plan co do tego. Ale no, na przykład właśnie sobie e, otwierałem kapsuły. No i często naklejki sprzedawałem. Bo ja teraz podchodzę do tego bardziej tak, że chcę sobie Paryż zakupić, e, bardziej jak się promka skończy Znaczy bo teraz mam w Paryżu, oczywiście trochę kupiłem, bardziej kapsułek e, i po prostu trochę gaming literów, takich rzeczy e, No i na przykład z Apexem sporo zarobiłem, bo Apex już oczywiście jakieś 2.50, a kupowaliśmy pamiętać po 80. Więc no spoko, opcja. Ale bardziej się czaję na to, że po promocji resztę dokupić większość tych rzeczy. A teraz mam jakąś tam dopiero część tego. No i zobaczcie to, właśnie, że otwierałem sobie. I tak na tym tak się spostrzegłem w sumie. No, bo tak nie przyglądałem się wykresowi. I otwieram sobie po 47, potem po 48 ostatniego dnia. No i tak patrzę, a to cały czas rośnie, jak widzicie. No, a tak sobie myślę, kuczę, trochę nieprzesadnie to rośnie. Zobaczcie. Wszystko leci cały czas w górę. Niby niedługo jest koniec promki. Nie wiem, może sama ta informacja ludzi płoszy, że tak ludzie się zachowują. Może, może jest tak, ale może też nie. No, dla mnie jest to lekko dziwne. O, chociaż jak mówiłem, też to rozumiem. Zobaczmy, że tak gamer Lego sobie wystrzeliwuje. idzie od kilku dni czasu z górę. No, jak mówię, z jednej strony fajnie, z drugiej strony jest to lekko dziwne. Zobaczmy, przed Apex Glitter jak sobie ładnie poleciał, 2,70 już kosztuje. Apex i glitter leci ciągle w górę, więc cały czas podwyżka ten. E, fajnie, bo ja mam tych Apexów, ale, ale nie chcę teraz przydać, wiadomo, bo to nie jest zarobek na który jakby czekam. Czekam na zarobek w stylu te Apexy z, z 6-7 zł, jak będą kosztować wtedy nad sprzedawaniem. E, takich sobie glitterów teraz one sobie u mnie będą tylko leżakowały. Więc myślę, że te ceny po promocji, jak się teraz sytuacja spokoi, będą lepsze i przyjemniejsze do zakupu niż teraz. E, tak jest moja opinia, no nie, wiadomo, można teraz skupić trochę, żeby nie było, że potem będziemy, wiecie, z ręką w nocniku, że nie mamy nic, ale wydaje mi się, że to jest taka górka, która raczej jakby nie będzie, nie, że będzie cena na pewno cały czas wyższa niż jest, no nie, że cena spadnie, więc. mi się w co tu chodzicie. trzymajcie się, cześć, cześć.